Fizyka, matura próbna 2020, zadanie numer 3. Płaska prostopadłościenna jednorodna belka o masie 10 kg jest podparta w punkcie Y. Zobacz to na rysunku poniżej, tu. W tym punkcie belka jest podparta. Na jednym końcu belki stoi chłopiec o masie 40 kg, a środek masy chłopca znajduje się nad punktem B belki. Na drugim końcu belki umieszczono ciężarek. Środek masy ciężarka znajduje się nad punktem X belki. Cały układ pozostaje w równowadze, także belka otrzymuje pozycję poziomą jak na rysunku poniżej. Belka działa na podparcie w punkcie Y, przy punkcie Y, siłą o wartości F ze wskaźnikiem Y. Na rysunku oznaczono długości odcinków XD 5 metrów, długość belki, oraz YD, odległość chłopca od punktu podparcia 2 metry. Oblicz wartość siły FY. Wypisujemy dane. M ze wskaźnikiem O 10 kg to masa belki, masa chłopca. M ze wskaźnikiem D 40 kg i przyjmujemy przyspieszenie grawitacyjne 9,81 metra na sekundę kwadrat. Mamy znaleźć FY. Skoro mamy znaleźć siłę, no to rozpatrzmy siły działające w tym układzie. Pierwszą siłą, którą narysujemy, którą ja rysuję, jest siła będąca ciężarem belki. Jest ona przyłożona do środka ciężkości belki, czyli również do środka masy. Środek ciężkości i środek masy pokrywają się. Oznaczyłem tę siłę, ciężar belki F ze wskaźnikiem O. I punkt przyłożenia tej siły do belki znajduje się w odległości 0,5 metra. Dlaczego? Bo cała belka ma 5 metrów. Środek ciężkości znajduje się w środku belki, czyli 2,5 metra od jednego i od drugiego końca. No to popatrz, jak to jest 2 metry, to jeszcze tu jest 0,5 metra. I ta siła jest przyłożona do środka ciężkości belki. I teraz pozostałe jeszcze dwie siły. Otóż chłopiec, do chłopca jest przyłożony jego ciężar i do ciężarka jest przyłożony jego właśnie ciężar. I chłopiec i ciężarek naciskają na belkę siłami równymi swoim ciężarom. I tak chłopiec do belki przykłada siłę F ze wskaźnikiem D. To jest siła nacisku, ale ona jest równa ciężarowi chłopca, co do wartości. Ciężarek przykłada siłę Fx do belki, ale ta siła jest równa ciężarowi właśnie tego ciężarka. I te trzy siły przyłożone do belki są przez belkę przekazywaną na punkt, na podporę. Oczywiście wypadkowa siła działająca na podporę jest równa sumie tych trzech sił. One wszystkie mają te same kierunki i zwrócone są pionowo w dół. Jeśli chcemy znaleźć ich wypadkową, to te trzy siły tu sprowadzamy do wspólnego punktu przyłożenia i otrzymujemy siłę FY. Piszemy, że FY, wartość siły FY jest równa sumie wartości tych trzech poprzednio omówionych, czyli FX, FO i FD. I teraz rozpatrzmy jeszcze ciekawszą sytuację. Mianowicie, już nie rysuję teraz siły działające na podporę, bo ją rozpatrzyliśmy, ale gdyby nie było siły FX, gdyby nie było siły FO, a pozostała tylko siła FD, wówczas belka jako bryła sztywna obracałaby się wokół punktu podparcia w taki sposób, że punkt D przemieszczałby się w dół. Gdyby nie było FD, aby były dwie siły FX i FO, to belka, ta bryła sztywna, obracałaby się tak, że punkt X szedłby w dół. Ruch obrotowy bryły sztywnej odbywa się pod wpływem momentu sił, wypadkowego momentu sił działającego na tę bryłę. Porysujmy więc teraz momenty sił działających.
Najpierw na chłop, moment siły chłopca, czyli jego ciężaru. Mianowicie, moment siły jest prostopadły do płaszczyzny rysunku. Nie rysuję go prostopadłego do płaszczyzny rysunku, bo byłby on punktem w miejscu, gdzie jest Y. Ale zaraz będą następne momenty siły, się nakładałyby na siebie te punkty, byśmy nic nie widzieli. W związku z tym rzutuję i taki zwrot, który tutaj określiłem, znajduję stosując regułę śruby prawoskrętnej. Weź prawą dłoń i spróbuj wkręcić w Y śrubę tak, żeby jej ruch obrotowy zgadzał się z ruchem bryły sztywnej, czyli deski, pod wpływem chłopca, jego ciężaru, jego nacisku. Zauważysz, że wtedy śruba porusza się prostopadle i w głąb rysunku. Stąd taki wygląd momentu siły, którą chłopiec działa na deskę. No i teraz jeszcze dwa momenty sił. Sił Fx i Fo. Te siły z kolei próbują obrócić bryłę sztywną tak, żeby punkt X poszedł w dół. Zatem tutaj musi wyglądać sytuacja w ten sposób, że oba te dwa momenty sił, MO i MX, są zwrócone przeciwnie do MD. Zwróć uwagę na to, że jeśli zastosujesz regułę śruby prawoskrętnej i ta śruba będzie musiała być wkręcona tak, żeby jej ruch obrotowy zgodził się z obrotem bryły sztywnej, czyli żeby X poszedł w dół, wówczas śruba zacznie się przesuwać do nas. Mamy trzy momenty sił. Ponieważ bryła nie obraca się, to te momenty sił się równoważą. Moment siły, z jaką chłopiec działa na belkę, jest równy sumie momentów sił, z jaką działa na belkę ciężarek i momentu ciężaru belki. Te dwa równania w postaci na razie bardzo ogólnej w zupełności nam wystarczą, ponieważ zauważ taką rzecz. Te trzy siły Fx, Fo i Fd są to ciężary. Ciężarka w punkcie X, ciężar belki i ciężar chłopca. Te siły są równe ciężarom. Teraz każdy ciężar rozpisujemy wzor, według wzoru Mg. Mx razy G plus Mo razy G plus Md razy G. Gdzie G? Jest to przyspieszenie grawitacyjne w danym miejscu, gdzie się odbywa to doświadczenie. No a momenty sił? Przecież moment siły to ramię razy siła. I tak, dla chłopca ramieniem siły jest 2 metry. I ja od razu piszę. Masa chłopca razy przyspieszenie ziemskie, czyli jego ciężar, równy sile nacisku chłopca i razy ramię 2 metry. Mx pisze Mx razy G, a ramię siły Fx, popatrz, tu jest 2 metry, tu jest 5 metrów, jest ono równe 3 metry. I plus jeszcze moment ciężaru belki. Masa belki razy przyspieszenie ziemskie razy pół metra. Ramię, czyli odległość od osi obrotu, pół metra. I teraz trzeba być ostrożnym, żeby tutaj nie pomylić. MD to masa M, a tu 2M to są metry. Teraz te dwa równania pozwolą nam rozwiązać problem. Bo zobacz, mamy znaleźć FY, która jest niewiadomą i nie znamy mx, ale mamy dwie niewiadome i dwa równania. Z drugiego wyznaczmy mx, wstawimy do pierwszego, zobaczymy co wyjdzie. Ale po kolei. Pierwsze równanie przekształcam do postaci mx razy g, a tu mam mo plus md. I mo i md są znane. Jeśli dodam, to jest 50 razy 9, 81, otrzymuję w sumie z tego tutaj iloczynu 490,5 N. W
drugim natomiast równaniu zauważmy, że można podzielić przez obie strony, przez GM, GM i GM. Zostaje, jak podstawię za masę chłopca 40 kg razy 2, plus MX, nieznana, G znika, masa znika razy 3, plus masa belki 10 razy 50, od razu będziemy mogli powiedzieć, ile to wynosi. Z tego, z tych dwóch równań, no to już teraz widzimy wyraźnie, że z drugiego wyznaczam MX, wstawimy do pierwszego, zobaczymy, co wyjdzie. Ale tu, jeśli weźmiemy się za drugie równanie, to popatrz, co trzeba zrobić. Ja przenoszę 10 razy pół, czyli 5 kg na prawą stronę. Jak wymnożę to, to 80 minus 5. I to jeszcze dzielę przez 3. Otrzymuję 25 kg. I 25 kg wstawiam tu, mnożę przez 9,81, dodaję 490,5 N i otrzymuję około 736 N.